Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się stakingiem. Dowiecie się po prostu, na czym polega staking, co to jest staking, gdzie można stakeować i tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. Więc zaczniemy sobie od wyjaśnienia pojęcia staking. Jak piszecie w Google, tak pierwszy artykuł i tak wam to wytłumaczy. Staking jest procesem, który pozwala użytkownikom będącym właścicielem obsługiwanych kryptoaktywów na zdobywanie wynagrodzenia tylko za to, że decydują się je utrzymywać. Tłumacząc inaczej, za to, że trzymam sobie telefon na przykład przez miesiąc, nie używając go, otrzymuję na przykład od firmy słuchawki, kable USB i takie pierdoły. No i tak samo to przekłada się na staking. Za to, że trzymamy daną kryptowalutę na przykład przez jakiś czas, otrzymujemy inne kryptowaluty, czy tokeny, czy aktywa, za to właśnie, że trzymamy na przykład tam wymagające tokeny. I dzisiaj pierwszym takim stakingiem, znaczy moim może kolejnym, jest IOTA MIOTA. Tak się nazywa nasz token. Musimy go posiadać. IOTA MIOTA. Tak się nazywa. Teraz cena jest $1.48, a ATH chyba z tego, co właśnie, no tak właśnie patrzyłem i tak myślałem, że 5 ponad. A możemy sobie zobaczyć. Tak, w 2017 roku IOTA posiadała swój historyczne maksimum na ponad $5. Cena oczywiście spadła z tego, że właśnie staking ruszył na pewnej platformie już 2 dni temu, to ja zakupiłem te tokeny, bo tu też możecie sprawdzić, gdzie można zakupić te tokeny, oczywiście na Binance, na Gate.io też jest, ale ja polecam Binance, jeżeli ktoś nie ma Binance, to też link do rejestracji, czy po prostu do obsługiwania tej krypto znajdziecie w opisie. Wszystkie linki będą tam w opisie, także to nie ma problemu. No i z IOTA MIOTA był pewien problem na Binance, że nie można było go przesłać przez te 2 dni teraz. No i dopiero dzisiaj tak naprawdę pojawiło mi się to na portfelu, więc od dzisiaj zaczynam swój staking. I będziemy mieć za to, że właśnie będziemy trzymać te IOTA MIOTA przez okres 90 dni, będziemy otrzymywać takie tokeny jak Assembly oraz Shimmer. I możemy sobie od razu zobaczyć, jak zdobyć właśnie ten token Shimmer, SMR. Tu oczywiście też linki do tego będziecie mieć w opisie i tu jest tak, że jedna IOTA MIOTA to jest jeden SMR. I możecie tak samo sobie przekalkulować, że na przykład wrzucając w staking 100 MIOT w ciągu na przykład dajmy 88 dni, otrzymamy 76 milionów sztuk SMR. W sumie fajnie to wygląda. I z Assembly jest tak samo. Możecie sobie poczytać, czym jest Assembly. Bodajże tutaj jest właśnie ten projekt związany z Web3. Jeżeli ktoś się interesuje i ktoś wie, o co chodzi, Web3 dokładnie. Też mamy tutaj kalkulator, zaraz wam pokażę. Stake tokens. O! Również załóżmy sobie, że chcemy stakeować 100 IOTA MIOTA na okres 88 dni, to otrzymamy 304 tokeny ASMB. I załóżmy, że chcemy stakeować 100 IOTA po Assembly i 100 na SMR, no to łącznie mamy 200, czyli 200 MIOTA to jest jakieś $298. Wszystko odbywa się na portfelu Firefly. Piszę jedną ręką. Download wallet IOTA. Tak. Tutaj znajduje się portfel, który możemy sobie pobrać w zależności od tego, jaki system mamy, czy to Windows, Mac, czy Linux. I ja sobie już taki portfel pobrałem. Oczywiście dodajecie add profil, tutaj wpisujecie cokolwiek waszą nazwę, no i tworzycie nowy wallet, jeżeli nie macie. Oczywiście będziecie mieć na podstawie 24 parafraz, to sobie możecie stworzyć i wtedy najlepiej zapisać sobie gdzieś te parafrazy, żeby nie zapomnieć w razie czego, jak będzie jakiś problem. Oczywiście tu jeden portfel mam deweloperski, a drugi przeznaczony do stakingu. Zalogujmy się na nasz portfel.
Porfir, pomyliło mi się. No i co mamy? Otrzymałem właśnie 30 grudnia naszą IJMJ. Przechodzimy do stakingu. Tutaj Wam się powinno wyświetlić i tutaj można wejść w staking. Dajemy stake funds. Dajemy, że chcemy z walletu 205 MJ i chcemy stakeować T2. Bo możecie wybrać sobie oczywiście, że tylko ASMB, albo możecie tylko SMR. Też już Wam przelicza, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Ja załóżmy, że chcę stakeować to i to, bo tak dla mnie będzie lepiej. Wolę stakeować. No, dla mnie to jest w ogóle bajka, że za to, że możemy trzymać dany token, dany kryptowalutę na portfelu, to otrzymujemy dodatkowo inne kryptowaluty. I z tego pojawi się też również drugi film ze stakingu, bo mam też inny staking, ale to już w innym filmie. No i po prostu wciskamy teraz confirm. Musimy wpisać hasło. A hasło niepoprawne. Co to się stało? Niepoprawne hasło. Ty, to nie pamiętam hasła? No nie pamiętam hasła. No i co to się teraz stanęło? Nie, no bez kitu. Please enter your password to unlock your wallet. Ok, i mamy nasze hasło poszło i teraz zaczyna się staking. To automatycznie powinno sobie właśnie wrzucić. I tak, oczywiście już mamy i nasz portfel Firefly, gdzie trzymamy sobie IJMJ, zaczyna stakeować i już nam nalicza, bo z tego co wiem, to co 10 sekund są naliczane nagrody, czy jakoś w tym stylu. Także już na naszym portfelu pojawiają się nagrody w postaci ASMB oraz SMR. No i tu możemy zobaczyć taką animację, gdzie właśnie pieniążki wlatują w dwa słoiczki. Tak, Firefly. Ten transfer has confirmed. Potwierdzono. No i pięknie. No i w sumie to tyle. No i po 88 dniach skończy nam się staking. Tak jak mówiłem, staking trwa 90 dni. On się zaczął 2 dni wcześniej. No ale że takie problemy wystąpiły, no to po prostu nie udało mi się tego załatwić. No i to wszystko, jeżeli chodzi o film dotyczący tego pierwszego stakingu. I ja Was zapraszam na drugi film, bo tam dowiecie się o drugim stakingu, który już po prostu, no który już w sumie nie wiem ile trwa dokładnie, może 2 miesiące albo miesiąc dobrego czasu. Także zapraszam serdecznie i dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że komuś się to sprzyda. No i ja Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.